Siemano, siemano, film dźwięki będzie nagrywany teraz, w tej chwili właśnie. Okay. Jestem w Wejherowie. Wejherowie, jedna taka fajna firma. Cisza, spokój, wiesz co jest. Przywiozłem tutaj takie płyty. No i będą zrzucane. To właśnie Michu przywiózł z Żar. No i pojechał do domu, a ja to będę teraz po prostu zrzucał. Także rozpoczynam swoją 16-dniową dyspozycję. Trochę mi się nie chce, jak zawsze mi się nie chce wyjeżdżać, a byleby wyjechać. Jeszcze nie mam żadnego planu, nie mam żadnego tego. Kurwa, jak zauważyliście, że jak ja gadam do kamery, to się cały czas kręca jak gówno w przeręblu. Jeszcze nie mam żadnego planu ustalonego, nie mam jeszcze żadnego zlecenia. Mam nadzieję, że dzisiaj załadujemy jeszcze 20 po 12. Jak zaraz zrzucę, nie będzie nic, to jadę na myjnię zobaczyć. No i kurde co, no i ruszamy w trasę. Rękawice już zajechane jak Franka Trumpki normalnie, ty. Pierwsza paczka wyciągnięta. Pełna moc. Takie tempo, że nie zdążyłem nic kurde nagrać. Ale właśnie przyjechałem tutaj z Kowalem, kurde. Kowal, przywitaj się z widzami moimi. Dzień dobry, widzowie Tkaczyjka. To jest Kowal, kierowca pana Sławka Nasierowskiego. Wszyscy ludzie myśleli, ale tylko nieliczni, ale tylko niektórzy poszli krok dalej, zostali kierowcami. Kurde, elegancko. Stosik, nie? Bar pod mostem, Elbląg. Zjemy i kurde, Kowal mnie odwozi i ja lecę dalej do Görlitz. Takie zlecenie dostałem, nie wiem czy już mówiłem czy nie, ale Görlitz? Görlitz. Görlitz. Do Görlitz. Görlitz, Görlitz. Także jemy i lecimy. Aha, nie wiesz gdzie ja jestem. Dziobuś. Sytuacja poszła trochę do przodu. Rozładowałem te Wejherowo, załadowałem w Niemczech, rozładowałem w Görlitz i mam jutro załadunek. Niedaleko granicy, 414 km, przepraszam. Zwróciłem się jeszcze do Polski na noc. Sebastian po mnie przyjechał i właśnie zwiedzamy niemiecką część Zgorzelca, czyli Görlitz. I patrzcie, jesteśmy teraz w Görlitz, a tutaj mamy Zgorzelec. Sebastian nas obwozi tutaj, mnie obwozi. Po Zgorzelcu i po Görlitz. I jest elegancko. Także miał być na filmie. Dziewczyna Sebastiana mówiła, że ma być na filmie na YouTubie, więc jest. Także lecimy dalej. Wróciłem do budy. Właśnie się zasłoniłem, bo już po prostu chcę iść kurwa spać. Nie, ale serio, bardzo wam dziękuję za te wszystkie odwiedziny na tych parkingach, tylko że nie, no jest źle. Dlaczego jest źle? Maciej, napijmy się browarka. I ja tak, o, piję jeden browar, drugi, trzeci, a bym chciał iść spać. Także dzisiaj narzuciłem takie tempo, że przyjechałem na zrzutkę do Görlitz. Niech będzie, że mówię na to Görlitz. No i kurczę, przyjechałem na firmę do Siemensa. Trzy elementy do zrzucenia, zeszło mi pół godziny. A byłem 14 km od granicy. Z granicy do miejsca następnego załadunku miałem 14 km. Więc wróciłem się 12 km do granicy i jutro mam 14 km do załadunku. I dzisiaj stałem nockę w Jędrzychowicach. Jutro załaduję i będę leciał do Włoch. Mam nadzieję, że jutro coś uda mi się ponagrywać troszeczkę. Bo dzisiaj to po prostu no, nie miałem czasu, żeby ponagrywać nic dla was, ale nie denerwujcie się. U mnie tak to wygląda, bańka. Dzięki uprzejmości Micha mam w ogóle bańkę, bo moja jest taka malutka. Plecaczek. I właśnie szukałem, bo już wcześniej znalazłem. Oh yeah! Wynalazek XXI wieku. A szukałem tej kamery po to, przerzućmy się. Szykuję się do spania. Powiem wam, że jeszcze chyba nie ogarnąłem się w tej kabinie do końca. Żel musiałem sobie kupić na stacji. Bo zapomniałem wziąć z domu
lekka kurtka odblaskowa, taka bardziej przewiewna. I już wyro jest gotowe do spania. Także teraz idę spać. Posiedziałem trochę z widzami, byłem na mieście z Sebastianem. Później z Mateuszem. Idę spać, na razicho. Siema, siema wszystkim. Siema, witam Łódka Ciekawskiego ponownie na kanale. Właśnie jestem na takiej... jakby to powiedzieć... stolarni, czy ktoś tutaj handluje drzewem, nie wiem. Przywiozłem drzewo. I kurczę, bałem się jechać jak cholera. Wiesz czemu? Bo... założyłem tylko 10 paczek, bo więcej nie trzeba było, bo te paczki są różne. Więc dłuższe paczki były spięte na 3 pasy, dłuższe paczki były spięte na 2 pasy i po prostu 10 pasów wystarczyło, a pisaliście w internecie, że kurwa źle, że dzwonicie gdzie trzeba. Także jechałem, jak mi to powiedzieliście, że musi być 12 pasów, nie 10, to jechałem z ręką w nocniku, mówię, jest, żeby się tylko udało. I udało się, jesteśmy. Przyjechałem tutaj na firmę, zaczepiło mnie takie małżeństwo i mówią, polnisz? Ja mówię, ja. A on mówi, kurwa, to może po polsku ziomuś gadać, nie? Ja mówię, kurwa, to git. Mówi, biegnij tam szybko, bo tam jest, o tutaj ze zielonej, z zielonego wózka. I tam jest pan Marek z Gdańska, on cię powinien szybko ściągnąć, bo do pierwszej, do 12.15 pracują. Pan Marek mówi, ty to rozpinaj dwa boki i ten. Idę na przerwę, o 13 cię zrzucam. Ja mówię, panie Marku, kurde, zajebiście, nie? Także teraz jeszcze sobie pozwijam pasy. Takie drewienko, to 24 tony. Ty, no niby 10 pasów na 24 tony to mało, ale to są 5-tonowe pasy, więc po co to więcej kłaść tych pasów? Wiadomo, 12 to bezpieczniej, no ale... wyjeżdżałem przez te ciasty, te... ja zabrałem się w ogóle z tamtej strony, ale tam się nie zmieściłem, więc objechałem tu tutaj dookoła i wjechałem stąd i tutaj stanęłem. Także ja się biorę za zwijanie pasów. Wezmę moją przyrząd magiczny. O, jeszcze muszę rzucić te klamry. Kurwa, nie chcę paleciary porysować, czek. Jak zwykle, kurde. Pracować to jak kamerę. Rządzik. Idziemy zwijać pasy. Cisza, spokój, można wyjść spokojnie z kamerą. Patrzą się na ciebie jak na czubka. Znaczy podejrzewam, patrzą, nie? No kurwa, kunicę zsunąłem, do czego ja teraz to przykręcę? O, ale... a, muszę jedną kunicę rozłożyć. To się przykręca do deski przecież. Tam bliżej mam przecież deskę założoną. Jeszcze z przodu, więc tam będziemy gdzieś zwijać te pasy. Tyrany, ale tydzień w ogóle przepracowałem na ostro, zeszły tak samo, no i w środę będę wracał do domu, dzisiaj jest piątek, no i teraz sytuacja jest następująca, bo zostało mi
2,5 godziny jazdy. No i obawiam się, że dzisiaj mogę już nie poładować, bo do 13 jest przerwa, to skończę, będzie 14, plus jakiś dojazd to jest 16, to marne szanse, żeby poładować. Dlatego zaraz idę sobie szukać parkingu na weekend. Już tak zawczasu to zrobię. No i będę stał na pusto. Plan był zupełnie inny, ale mnie przytrzymała 7 wczoraj, dzisiaj. Miałem być tutaj na 10.30, przyjechałem na 12.10. No już się nie nastawiam, że coś załaduję, a w środę jadę do domu. Różne zmiany z Michem, wtorek, środa, zobaczymy jak się ułoży. Podejrzewam bardziej środa przez ten właśnie dzisiejszy dzień, że nic nie poładowałem. No i będę musiał wstać od piątku do poniedziałku. No ale cóż, nikt na to nie miał wpływu. A tak 2 tygodnie, ty. 2 tygodnie, powiem ci, że zleciały zajebiście. Nawet nie miałem czasu kręcić tych załadunków, rozładunków, bo było takie tempo narzucone, że ja dycha, dziewiątka, jazdy, cały czas po 15 godzin, a dzisiaj mam czas pracy tylko 13 godzin, bo już nie mam dziewiątek, więc by była pizda na sobotę, nie? To jest druga sprawa, że ja mam tylko do 17 czas pracy, więc będę musiał gdzieś za 30 km pusto lecieć do autostrady na parking, bo przecież nie będę stał tutaj w krzakach, aczkolwiek nie ukrywam, bym sobie tu cofnął z drogi i tutaj bym sobie stanął i takie miejsce na weekend. W krzakach bezpiecznie, bo to jest w małym miasteczku. Właściwie to jest chyba wieś. To było zajebiście, no ale tu bez żadnych sanitariów. Chyba żeby mi otworzyli jakiś prysznic, zostawili mi jakąś kuchnię, to ja bym tutaj został. Tak właśnie tutaj bym się wpasował. Tam se stał, cisza, spokój. Sobota, niedziela mi się opala. Teraz zobaczymy jak rozładowuje pan Marek samochód. I myślę, że w tym odcinku zrobimy sobie coś innego, bo te trasy, te piękne widoki, to już się każdemu nudzą. A może się mylę, może mam rację. To sobie po prostu w tym odcinku zrobisz wspólnie ze mną weekend. Zobaczysz, co robię na weekendzie. Zazwyczaj się opierdzielam na weekendzie i nie robię nic poza kąpaniem, jak mam gdzie. To wszystko. No ale być może ten film będzie dla mnie taką motywacją, żeby odbyć taki normalny weekend. Co prawda nie będziemy dużo gotować. O, może to też będzie dobre. Będziemy ratować się tym, co mamy, bo żarcie już mi się pokończyło, a wątpię, żebym znalazł sklep. Chyba że, słuchajcie, że znajdziemy taką pompę, gdzie będzie niedaleko do sklepu i będzie można iść na pieszką gdzieś do jakiegoś sklepu, to się wybierzemy wtedy, zobaczymy trochę Niemiec. Ale wątpię, żeby tak było, od razu mówię, że w tym filmie może tak nie być. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy, no ale zobaczymy. Na razie muszę zrzucić i idę właśnie ogarniać jakiś parking. Dobra, chodźcie na szybko, już się rozpoczyna rozładunek, chciałem zobaczyć. Dobra, biorę się za robotę. Przyjaciele są daleko.
git, malina. Jedna strona zapięta. Trzy tylko drugą zapiąć, zobaczyć, czy spedytorzy coś nie napisali. Lecieć na parking i odpoczywać. A, jeszcze jeden ten. Jeszcze jeden tobołek. No to zaczekamy. Tam właśnie, bo w sumie od rana co wstałem, jechałem 420 km tu miałem, więc trochę się zeszło. No, a kurczę co. Co to takie, kurwa, mało już widzieliście jazdy na YouTubie? Mało. A desek chyba jeszcze nie pokazywałem. Może i pokazywałem. Puścimy panu trochę ciągnik. On mu źle widły wchodzić. Dobra, będziemy wyjeżdżać. Ale mam bajzer w tym samochodzie. Kurde ty. Nie było czasu sprzątać. Jeszcze much mi tu naleciało. Czy nie było czasu sprzątać? Nie chce mi się sprzątać po prostu. Sprzątam dopiero dzisiaj na weekendzie. A już brudny ten zestaw. Kurwa, też by się go przydało umyć. Zwinę tą taczkę czy nie? Jak myślisz? Ja nie zwinałem. Lecimy. O, pan Marek. Dziękuję, panie Marku. Bardzo w porządku człowiek. No, wyjeżdżamy, trochę ciasnotka. No i kurczę, co? Jest zmiana planów, bo ja dostałem tak. Dwa. Kurwa, no. Zaraz dach nie przyjęło. Dwa załadunki, dwa rozładunki. Lipton, pierwszy raz coś takiego mi się w ogóle zdarzyło, jak tutaj jeżdżę w Adarze. Dwa razy miałem jeden załadunek i dwie zrzutki. No ale cóż, i tak bywa też. Więc nie protestuję, tylko biorę co jest do wzięcia. Czekaj, kurwa, wyjdę tutaj, nie chcę po krawężnikach jeździć. Nie widzę, czy wyjdę, czy nie. No chyba wyjdę. No i trochę jadę w inną, w drugą stronę. Ale jest spoko, bo za chyba 28 km też mam bardzo dużą pompę przed samym Bremen. A będę tam na godzinę 15, więc stamtąd to będę miał podlotu. Będę miał podlotu jakieś 30 km, więc zajebioszka. Tylko że dwa załadunki, dwie zrzutki to najgorsze, kurde. No, można popodziwiać niemieckie chałupki, są zajebiste po prostu te chałupy. Tak pootwierane, bez żadnych płotów, kurde, bez niczego, nie? Zobacz, gospodara, kurwa, bez żadnego płotu. Tutaj, bez żadnego płotu chata. A tu sobie jeżdżę ciężarówką w połoni. To jest właśnie fajne na Niemczech. Czuć taki spokój, nie? No, także jedziemy na tą pompę. Kurde, no trochę źle, bo tamta pompa będzie taka bardziej... O kurde, nie wyłączyłem klimy postojowej, bo chodziła mi na... Na rozładunku. No i mówię trochę źle, bo... No bo tam po prostu będzie bardziej ruch. Tu już, kurde, znałem tą pompę, no ale... Cóż, nic nie poradzimy. Chyba ja wszystko wziąłem stamtąd, nie? Tak w sumie nie obszedłem auta jeszcze. Na koniec, tak jak powinno być. Ale... Jest okej, ludziska. Także ciśniemy na tamtą pompkę.